Państwa w trzecim odcinku magazynu przy filiżance. Opowiemy dzisiaj, jak za pomocą herbaty stracić na wadze, oczyścić organizm, a nawet pozbyć się syndromu dnia następnego. Zapraszamy. Jesienna niepogoda zmusza nas do pracy w warunkach redakcyjnych. Te półki, które widzicie koło mnie, wypełnione są po brzegi herbatą oraz kawą, zaś w pomieszczeniu staczy się naprawdę niesamowity zapach. W tych okolicznościach opowiemy Wam o jednej z najstarszych znanych człowiekowi herbat, o herbacie typu puerh. Jest ona uprawiana w Chinach, skąd pochodzi, od ponad 17 wieków. Wbrew pozorom nie trudno uwierzyć w tak długą historię odmiany puerh. W chińskiej prowincji Yunnan, skąd gatunek ten pochodzi, po dziś dzień rośnie prastare herbaciane drzewo, którego wiek szacuje się na, bagatela, 2000 lat. Omówmy teraz zdrowotne właściwości herbaty typu puerh. Po pierwsze, pomaga w walce z cholesterolem i nadciśnieniem, w związku z czym jest idealna dla osób zapracowanych, prowadzących siedzący tryb życia. Po drugie, pomaga w walce z kacem, w związku z czym będzie jak znalazł o poranku po udanej imprezie. No i wreszcie po trzecie, pomaga zrzucić zbędne kilogramy, dlatego doskonale nadaje się jako dodatek do zróżnicowanej diety i zestawy ćwiczeń. A teraz kilka słów o smaku. Kiedy po raz pierwszy spróbowałem tej herbaty, jako żywe wróciły wspomnienia z mojego pierwszego kontaktu z yerba mate. Jest to po prostu smak, do którego trzeba się przyzwyczaić. Jest to herbata dość cierpka w smaku, wyraźnie dostrzegane są takie nuty korzenno-ziemiste, dlatego bardzo często spożywana jest z różnymi dodatkami smakowymi. Faktycznie. Producenci często łączą smak herbaty puerh z cytrusami i intensywnymi przyprawami. Na rynku dostępne są więc takie odmiany jak puerh orzeźwiająca, puerh lemon, czy też puerh w wersji cynamonowo-jabłkowej. Aby jednak zachować maksymalny obiektywizm co do smaku omawianej przez nas herbaty, postanowiliśmy zapytać o zdanie kilka dodatkowych osób. Nie, to generalnie pachnie jak runo leśne. Też tak smakuje. Z elementem, z takim powiedziałabym, runem leśnym po deszczu. Na początku muszę powiedzieć, że smak czerwonej herbaty nie jest mi obcy, bo akurat gustuję w takich herbatach czerwonych, zielonych, białych. Ale pierwszy raz spotkam się z taką formą herbaty, kiedy można powiedzieć, że jest ona jakoś tak sprasowana, w taką kosteczkę. Na pewno lepsze są herbaty liściaste od takich herbat w torebkach, ale ta naprawdę niczym nie odbiega takim liściastym. Tak więc jeżeli ktoś chciałby dobrą czerwoną herbatę, naprawdę polecam. Opinie, których wysłuchaliśmy, pomogą Państwu wyrobić sobie własne zdanie na temat tej niezwykle ciekawej herbaty. Natomiast jak w przypadku każdego produktu kulinarnego, musicie się Państwo przekonać sami. Do widzenia.